Są trzy metody przemytu narkotyków. W torbie, na sobie lub w ciele. Pasażer nie ma nic przy sobie. Porozmawiamy z pasażerem, zobaczymy, co nam powie. Przyjechał pan na 3 tygodnie. Sporo czasu. Jakie ma pan plany? Odwiedzić kilka parków rozrywki. Zna pan kogoś w Nowym Jorku? Nie. Tylko osobę, która odbierze ode mnie ubrania. U kogo się pan zatrzyma? Tutaj? W hotelu. W tym? Hotel Orchard Street? Proszę siedzieć. Zarezerwowałem 2 hotele na wypadek, gdyby ten pierwszy był za drogi. Nie wie pan, ile kosztuje w nim doba hotelowa? 200 i... 200 i co? $200. Proszę nie wstawać. Nikt nie lubi, gdy ktoś nad nami stoi. Czyli ma pan rezerwację w 2 hotelach? Można być w 2 miejscach naraz? Nie, prawda? Rezerwowanie 2 hoteli na ten sam termin nie jest zbyt mądre. Ale trzeba znać ceny. Wie pan, gdzie najłatwiej je sprawdzić? W internecie. Czym się pan zajmuje? Handlem używanymi ciuchami. Ma pan jakiś magazyn? Nie jakiś wielki, proszę usiąść. Czyli sklep. Z ubraniami. Proszę siąść. Coś panu pokażę. Proszę usiąść, w porządku. Widziałem ubrania w walizce. Proszę powiedzieć, ile pan zarabia, gdy ma pan dobry miesiąc? $700. A w kiepskim miesiącu? 400. Uśrednimy to do $500. To $6000 rocznie. Ile pieniędzy ma pan na koncie w banku? 800 000 nair. Czyli na koncie ma pan jakieś $2000. Opłacił pan już hotel? Nie. Same noclegi wyniosą 4400. Tyle będzie pan musiał zapłacić. A na koncie ma pan $2200 i $1500 w portfelu. To znaczy, że nie ma pan nawet 4000. Coś mi tu nie gra. Nie rozumiem. Wszystko panu wytłumaczyłem. Z czego opłaci pan wyjazd? Pana roczna pensja to 6000. Koszty pobytu przekroczą tę kwotę. A to znaczy, że ma pan inne źródło finansowania. Pasażer zarezerwował 2 różne hotele. Z pieniędzy, jakim dysponuje, nie jest w stanie zapłacić za pobyt w Stanach. Na takie właśnie rzeczy zwracamy uwagę. Gdy coś jest nielogiczne, stajemy się bardzo dociekliwi. Jak na razie nie wiemy, co pan zamierza. Przecież wiecie, dokąd się udam. Jeśli zadzwonię do hotelu Orchard Street, recepcja potwierdzi pańską rezerwację? Proszę dzwonić. Dobrze, ale czy recepcja potwierdzi pana rezerwację? Tak. Zadzwonię. Zamówi pan transport dla mnie? Nie. Sprawdzę, czy ma pan rezerwację, bo założę się, że nie. Jestem prawie pewien. Proszę dzwonić. Tak zrobię. Dziękuję, przepraszam za kłopot. Podaliśmy recepcjoniście dane pasażera i poprosiliśmy o sprawdzenie, czy ma u nich rezerwację od dzisiaj lub od jutra. Nie znalazł go w systemie. Pasażer w ogóle nie kontaktował się z hotelem. Nie świadczy to na jego korzyść. Nie wiadomo, gdzie zamierza nocować. Miejmy nadzieję, że poznamy jego plany. Nie ma pan rezerwacji w hotelu Orchard Street. Dzwoniliśmy. Nie mam? Nie. Nie wiemy, w co pasażer z nami pogrywa. Najwyraźniej nas okłamuje. Być może pasażer przemyca narkotyki w żołądku. Mężczyzna ma powiązania z kurierami narkotykowymi z Afryki.
Porozmawiamy z nim o relacjach z tymi ludźmi. Może to jego krewni albo przyjaciele, albo partnerzy w biznesie narkotykowym. Gdzie pan mieszka w Nigerii? W Abiribie. Poznałem paru gości stamtąd. Może pan o nich słyszał? Daniel? Pochodzi z Abiriby? Nie zna go pan? A Michaela zna pan? Nie. Jego też nie. A Samuela? Przykro mi. Żadnego z nich pan nie zna? Co to za Daniel? Działał w tej samej branży co pan. Był w Stanach wtedy, kiedy i pan, w 2010. Pochodzicie z jednego miasta. Byliście tu w tym samym czasie. Mieszka tu? Od jakichś 5 lat. W więzieniu. Trafił tam za przemyt kokainy w żołądku. Przypadek? Nic nie wiem o żadnej kokainie. Nic? Dużo wiemy na temat pasażerów, których kontrolujemy. Wie pan, dlaczego tu jest? Tak. Wie pan, czym się zajmujemy? Sprawdzamy, czy osoby przylatujące do Stanów Zjednoczonych nie mają złych zamiarów. Nasza jednostka specjalizuje się w walce z narkotykami. Boli mnie tu. Źle się pan czuje? Wezwać karetkę? Karetkę? Tak. Nie. Pana bezpieczeństwo jest najważniejsze. Proszę leżeć. Go ahead, lay down. Niech odpocznie.